Dobrze, także witamy się bardzo serdecznie z YouTube'ami, powtórkowo. I tak, jeśli chodzi o Asasyna, tak, tu jest jakaś dostępna nowa misja i się zmieniło tło, ogólnie rzecz biorąc, ale to tak w woli informacyjnej. I tak, ja już zdobyłam sobie 24 poziom chyba, teraz zobaczymy. Pograłam trochę, próbowałam wyczyścić jak najbardziej mapę, ale nie zrobiłam chyba wszystkich zadań. O, Nefretete. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, Eru. Witamy YouTube, który mnie nie zobaczy. No, biedny lisowaty. Ale teraz jak już o tobie wspomniałam, to cię zobaczą. Znaczy, przynajmniej usłyszą. Boże, przepraszam. Więc zdobyłam sobie parę ciekawych broni i nawet jakieś legendarne, więc jestem w takim szoku. Nawet nie wiedziałam, że tu są takie legendarne bronie. Ogarnęłam trochę bardziej tego asasyna. Znaczy w sensie takim, że na przykład codziennie jest taka specjalna misja u nomada. Tego wędrującego, takiego niebieskiego. Znaczy te znaczki zawsze są niebieskie. I codziennie możemy zrobić tą misję i dostaniemy za to... Nie chcę, bo to jest na 43 poziom. The fuck, nie chcę. Boże. I za tą misję dostajemy jedną jakąś rzadką albo legendarną broń. I to jest też fajne. A co zresztą, którzy się witają? Przepraszam, Ritzy Ranger. Nie ten. Nie wymienię wszystkich chyba. Niebieski nomad. No. Tu wam pokażę. O, moje piękne wyposażenie. Mam super legendarny miecz Mustafy. Który jest właśnie na mój poziom, na 24, z tym, że ulepszanie legendarnych broni kosztuje mnie tyle pieniędzy, że to jest po prostu niesamowite. Także tu mam super legendarny miecz i tutaj mam wąż Serapisa, który jest unikatowy, który jest troszeczkę właśnie słabszy niż te legendarne, ale to też są takie już super rzeczy. I tutaj mam legendarny łuk, dym Illustra, to jest, on jakby podpala, z tym, że ten łuk jest akurat nie taki, którego ja zazwyczaj używam, bo widzicie, on jest taki snajperski, więc raczej rzadko go używam, ale sobie go wzięłam. Co tu jeszcze? Tu mam unikatowy, ale to już miałam wcześniej. I mam jeszcze jeden legendarny, karmazynową śmierć. Która chyba strzela czterema strzałami naraz, ale głowy nie dam, bo dawno tego nie używałam. Co jeszcze mam? Tu też mam jakieś unikatowe. Tu sobie jakby ulepszyłam niektóre rzeczy. Do niektórych teraz potrzebuję kryształów w ogóle. Kryształy też są ciężkie do zdobycia. Można je znaleźć samemu albo kupić u nomada, tylko że jeden kryształ kosztuje tam 3000. Więc to jest skomplikowane trochę. Ktoś powiedział snajperski. No, Howard. No, Eru, to jest bardzo fajna część Asasyna. To ja cię zapraszam do siebie na kawę. Teraz, kiedy szkolę się na Coffee Mastera, mam się czym pochwalić. Sorry, Lanshi, ale ja nie lubię kawy. Jakbyś się szkolił na jakiegoś, nie wiem, herbaciarza czy coś, to byśmy inaczej pogadali. Tak, i jestem niebieska. Mogę ogólnie kupić sobie więcej stroi, ale trochę na razie szkoda mi kasy wydawać na to. Dobra, także najpierw, pierwsze co zrobimy, moi drodzy, to pójdziemy zrobić to zadanie od nomada. Ono jest tutaj, bo znowu mogę dostać jakąś fajną broń. Nic się do niego nie bierzemy. Piona też nie lubię kawy. Jej! Kawa to zło. Dobra, gdzieś w tamtą stronę. Tylko czy ja tędy przejadę? To jest bardzo dobre pytanie. No tak, po kwiatkach.
Oczywiście będzie się... O, dziękuję, Ritzy Ranger! Dziękuję za cheerki. Co jakiś czas niestety będzie się krzaczyć dźwięk. Ogólnie mam coraz większe problemy z moją kartą do przekrytywania obrazu z PlayStation, bo się krzaczą coraz częściej dźwięki. I będę musiała pomyśleć o jakiejś nowej, albo nie wiem, czymkolwiek, co poprawiłoby. Nie, ja nie chcę tu wjeżdżać. Masakra. Czy on tam siedzi w środku? Serio? Czekajcie, bo ja nie ogarniam, gdzie on jest na mapie. A nie, muszę przez most przejechać. No przestańcie we mnie strzelać, no, głupki jedne. A to nie ten most. Może tak bardzo ogarniać. Nie denerwuj mnie, masz 9 poziom. Weź się uspokój. O, dziękuję Ciro Janusz za cheerki babeczkowe. herbaty też. Zielona... Rooibos? O kurde, to nie słyszałam nawet. Skomplikowane nazwy. Tak, Team Herbatka. Jej! Jakbyś zrobiła donaty z Iwoną, to byśmy się złożyli na nowe coś do przechwytywania z PlayStation. No, mogłabym w sumie o tym pomyśleć. Bo to głównie dla was jest zarówno live'y, zarówno nagrania z PlayStation. Bo tak to ja mogę sobie grać, że tak powiem, normalnie i nie mam problemu z dźwiękiem. A, tu jesteś, Nomadzie. No ale niestety akurat przy tej karcie się robią takie brzydkie krzaczki. Już teraz. Dobra, cześć, daj mi misję i daj mi legendarną broń. Najai, your help is needed. I might even owe you a favor after this. Okej, mam odzyskać jakieś towary. To nie powinno być trudne, chyba że... Wow, sugerowany poziom 23. No to wcale nie jest takie łatwe. No dobra, a gdzie to jest na mapie? O kurczę, jak daleko. O mor... o nie, serio? Ach, nie mam nawet odkryte, a tu jest ten żelazny tyran. Super, a się wpakowałam. Dobra, spróbujmy się tepnąć tutaj, spróbujmy wykonać to zadanie. Jak się nie uda, to trudno. Czy ty masz prawo konie, że na nim jeździsz? To jest wielbłąd, więc prawka nie muszę mieć. Polecam wiśnia z truskawką, nazwana w Deutschach Sweet Kiss. Ojej, szaleństwo. Może pomyślimy nad donatami dobrowolnymi? No, można pomyśleć. Wow, aż dziwnie ładuje. Ale daleko to jest, no. Aha, super. Ja bym chciała zjechać. Jedź. Taki tak widok poprawny. Nie spełnia jakieś dziwne rzeczy. Dobra. I ostatnio w ogóle trafiłam na Fatamorganę. Pojawiały mi się jakieś dziwne na przykład kwiatki na pustyni. Jakoś tak inaczej to wyglądało, tak jakby właśnie nasz bohater miał jakieś fazy na tej pustyni. Śmiesznie strasznie. Ale podobało mi się. Fajne to jest. Ja się boję, że mnie zaatakuje coś. No to są nieodkryte tereny tam. No ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. The fuck w ogóle. Gdzie ja jestem? Boję się, że jego stopy nie bolą. Jutro mam akademię i mam tańczyć układ, którego prawie nie znam. Ojej! Czemu się nie przygotowałaś? Aha, i tu jest woda. To jest bardzo zły znak.
Ja tu nie mam łódki. Kurczę. Nie ma tu jakiejś łódki. Dobra, płyniemy w pach. Może ktoś przyleci. Ej. Tu się mnie czepił jakiś. Jesteśmy hardcorem, płyniemy w pław. O, dzięki Eru za tyle cichów. O. Nawet się znalazł jakiś gość z łódką. Eru się tutaj próbuje wbić dla mnie na któreś miejsce. Cirkowe. Nie przygotowałam się, bo dziś poznałam ten układ. O kurczę. No to tak nie fajnie. Dobra, cel jest blisko, wezwij sam. Okej. Tam jest. No, ale weź zejdź z tego. Mogę wezwać mojego... O, jesteś. Jaki to jest obszar mapy w ogóle? Pokażcie mi to. Dobra, tu będzie trzeba sobie odkryć. Hej, tu na razie nie widać, żeby to było jakieś bardzo trudne. Zobaczymy. No, weź przeskocz to. Nie bądź frajer. Wow. Czekajcie, bo ja nie wiem. Aha. To jest obszar zastrzeżony. Więc poznaczajmy. O, matko, tu jest jakiś król nad królami. O nie, i coś do zapalenia. Więc trzeba by się tego pozbyć najpierw. Tu jest jakiś strażnik. Dobra, strażników nie ma dużo, na szczęście. Najpierw pozbędziemy się tego. Ja chcę pierwsze. Ale musisz się postarać w grze, Aniu. O! Wyzwanie. Pewnie długo zajmuje zrobić takie jedno zadanie. To mnie trochę irytowało w niektórych grach z otwartym światem, że do zadania trzeba chodzić po czterech stronach wielkiej mapy. No to fakt, lisowaty, ale tutaj przynajmniej są te szybkie podróże, więc można się w miarę szybko przenosić. No ale... No nie jest aż tak źle. Jest tutaj zajęty. Załóżmy pułapkę. Okej. Teraz powinniśmy mieć spokój. Zawołajmy tego. No chodź tu. Dobra, ciebie mamy z głowy. On jest wielki król. Może tego zawołamy. Hej! Hej! Weź go... zatruj. dobra, musimy się tam dostać. O matko. Może pójdziemy naokoło najpierw. Jak dużo jeszcze tych cywili, znaczy cywili, tych strażników. Tutaj moglibyśmy ich uwolnić jeszcze. Może tam tu przyjdzie. What have we here? No. Hey, hold on. No, teraz to zmieniłam. This way. Damy radę. No i tam... Dobra. Tak. Więc to by było na tyle. O, cześć. You will pay, Corp. Ha, kocham ten miecz. Kocham ten miecz, po prostu jest najlepszy. Czy to wszyscy? To było proste. Znowu zaciąganie w krzaczki. No oczywiście. O, dobra, tutaj mamy troszeczkę rzeczy różnych. Więc sobie pozbierajmy. Niam, niam.
Zioł. Mamy skarba. Weźmy sobie skarba. Dobra, ukończono lokację, ale tu jeszcze mogę uwolnić tych cywilów. Proszę bardzo. Dobra, oma. Coś tam. Tam jest coś jeszcze. A, to są strzały. This is all I had to do for Reda. I should find him. I to jest dla Redy. Ten asasyn skradał się jak moja koleżanka z kitra się w plecakach. Myślę, że jej nie widać. O, matko. Czy ktoś krzyczał Madness? Madness, this is Sparta? Nie wiem. O, cześć Kingoszka! No, kopę lat. Mani, od razu zlamiłam. Tak miało być, bo mało akcji było do tej pory. No, w sumie racja. Dobra, zanim pójdziemy oddać Redzie, to pójdziemy odblokować sobie ten punkt tutaj. To się nam przyda. No, no asasyn. Co to było w ogóle? Jakaś teleportacja? dobra, 150, no może dobiegnę. Wypuściła więźniów, a ci stoją jak kołki, nie uciekają. No bo to więźniowie, oni nie ogarniają życia. Hopsaj. No, właśnie tam, nie marudź. O. Teraz wspinanie się na wieżę. A to nie ta wieża. Nie ta wieża. Puśćcie. No, nie. W górę! Asasyn. Bajeku, mój drogi. W ogóle, co to za kołki? Wymyślili tutaj. To jest jakaś fabryka? Fabryka kołków. Dobra, tam jest Rada. Ui. To źle brzmi, pójście. Ale to standardowe słowo u mnie. Gdzie jest ten Rada? Tutaj. O, tu też jest punkt do odblokowania. Dobra, to pojedziemy tędy. I najpierw zahaczymy o Redę. A potem do tego. Wow. Ja! No nie, to znowu jakaś woda. Mam nadzieję, że nie utonę w niej. O, znowu zabrakło dźwięków. Matko Reda, mógłbyś się przenosić jakoś bliżej. Za piaski. Burze piaskowe się robią. Nie wiem. Must not get lost. Kerkasoros. Okej. Znowu miejscówka. Reda siedzi. O, tym razem pod dachem. Co dostaniemy? Ciekawego. For you from me and not the gods. Though we already know Ra smiles upon you. O! Mam nowy poziom. Za to. Coś legendarnego. O, wow! Otwieracz głów. Broń ciężka, legenda. Ha, ha! Ale fajnie!
Chociaż cieszyłabym się bardziej z jakiegoś super łuku legendarnego, takiego, którego używam normalnie. Ale... ostateczności. Dobra. Weźmy sobie to, wyposażmy. Może zamiast tej włóczni na razie. Bo to ma pewnie dosyć spory zasięg. Wow. Średnia szybkość, duża siła. O, chociaż może zasięgu to nie będzie miało. Ale możemy spróbować się tym pobawić. Puśćcie to takie piękne słowo, rozbierz się aż po sam miotkie czoło. O matko, Lawrence. Ładna siekierka. Komu teraz otworzysz głowę? Zastanówmy się. Kto by się tu nadawał? Kiedyś ja z toporów nie będę korzystała, a nie dzisiaj, weźmy to, uwierzmy. Nie no, bo w sumie zazwyczaj i tak wolę miecz, ale ponieważ mogę używać teraz obu broni, w sensie zmieniać je, no to tą drugą broń właśnie wybieram, taką dodatkową. Patika, bo to są legendy! Legendy mam. Witaj, witaj. No dobrze. To może zajrzymy do tego punktu i zrobimy sobie przerwę. Henkeku! No, wielbłąda, szybciej. Nie blokuj się. No mówię, jakieś burze pieskowe tutaj brzydkie są. Cześć, Parkos! Bajek zmienia się w Chińczyka, mówi Geku. O nie, zrzucił mnie do wody, no. Co za wielbłądas. Też masz asasyna, o. Dobrze, asasyn jest super. A przeszłaś główną fabułę? Bo ja w sumie to chyba żadnego asasyna głównej fabuły nie przeszłam. No, oprócz jedynki. A, to jest ta wieża. Otwórz mi głowę, może coś znajdziesz, ale nie obiecuję. Ojej. Trochę bym się bała jednak. Bo mogłabyś już nie być taka sama. Dobra, synchronizuj się. Wielbłąd jest przodkiem wszystkich zbugowanych koni z seriat. No cóż. Co tu mogę skakać? Że nie jest tak, przeszłam fabułę, teraz tylko misje poboczne. W sumie to chyba mam 86 czy 84% gry. Wow, podziwiam. Ja muszę w końcu przejść tą fabułę do końca. Dobra, to zrobimy sobie 5 minut przerwy i wrócimy dalej do asasyna. Ahaha.